No właśnie, słuchajcie, jesteśmy w Zwillebrucker, Wen. Taki fajny, naturalny zbiornik, a dlaczego nie? Dzień wolny od pracy, w niebo wstąpienie, blisko holenderskiej granicy. W lewo, jak pójdziemy, dochodzimy do wieży widokowej i oczywiście jednego domku do oglądania, punktu widokowego. W prawo pójdziemy, dojdziemy do drugiego punktu widokowego, wszystko w bliskości 500-300 metrów. Po prawej stronie mała restauracyjka. Co można tu spotkać? Flamingi i wiele innych zwierzątek. Więc z racji tego, że jest to jeden z ostatnich materiałów robiony tym aparatem, niemniej staram się dla Was oczywiście też coś powoli robić wideo, więc ten materiał powstał właśnie tutaj, w Zwillebrucker Wen. Tak jak widzicie na mapie, jest to blisko. My jesteśmy sobie... Właśnie gdzie my sobie jesteśmy? O, gdzieś tutaj. O, właśnie tu jest ten rezerwat oznaczony. Cały teren rezerwatu w Raiden. My jesteśmy tak naprawdę tutaj. Tutaj, nad tym jeziorkiem. Także blisko rowerem, 30 parę kilometrów, słuchajcie, od mojej lokacji, więc tak naprawdę można byłoby się nawet rowerem przejechać jeszcze bliżej. Tutaj z terenów z Iberhen, nieco 18 kilometrów, z Hrunlo 13 kilometrów, więc jak najbardziej są to trasy, które można zrobić nawet rowerem. No ale niemniej ja dzisiaj wybrałam się tutaj z samochodem i relacje. Zobaczcie, jesteśmy właśnie w parku krajobrazowym z Zwillebrucker Wen. To jest blisko holenderskiej granicy w Niemczech i tu znajduje się rezerwat naturalny, więc to wszystko, co widzicie, nie jest sztuczne. Naturalny rezerwat, gdzie można zobaczyć właśnie w oddali, widzicie, z takiego punktu widokowego flamingi. Flamingi różowo... Nogie bodajże, za mój imbecylizm, przepraszam. Ale niemniej jest tu bardzo pięknie. Niestety dzisiaj jest zamknięty punkt lepszy widokowy, z którego można zrobić troszkę ładniejsze zdjęcia. Natomiast z tego ujęcia, który tu jestem, kormorany, flamingi, małe mewy, mewy siwe. Wiele gatunków zwierząt możecie tutaj spotkać. Jest bardzo fajna wyspa, jak widzicie, w środku oddzielona, więc ptaki się nie płoszą. Jesteśmy na jednym z punktów widokowych. Z drugiej strony, tam po mojej lewej stronie, jest kolejny punkt. Niestety w tej chwili jest zamknięty. To jest wieża widokowa, więc myślę, że stamtąd byłyby jeszcze ładniejsze ujęcia. Niemniej, nawet tutaj już widzicie, jak fajnie może to wyglądać, kiedy ktoś pomyśli i wykorzysta fakt, że lądują tu fajne zwierzęta. Bo sami musicie przyznać, że flamingi niestety z tego ujęcia niezbyt dobrze widoczne. Zaznaczam, że jestem dobre 200 metrów od tych ptaszków. Może uda się nam jakiegoś w locie trafić, trudno powiedzieć. Niemniej, tak jak widzicie, tu sobie żyje spory ekosystem, sporo zwierząt, sporo ptaków. Także Zwillebrucker Wen, bardzo blisko niemieckiej, holenderskiej granicy w Niemczech, blisko Freiden, Zwillebrucker Wen. Więc tutaj też jesteście zawsze miło witani. No, niestety z powodu ograniczeń korony jest to troszkę ograniczone, natomiast w normalnym terminie jesteście jak najbardziej witani. Tak.
tak sobie tutaj spacerują dla Was. No właśnie, zobaczcie, jesteśmy teraz przed tą chatką obserwacyjną. Jak widzicie, sporo ludzi, sporo rowerów. Dużo się dzieje. Jak już jesteście tutaj, zrobimy skrót, żeby ludzi nie pokazywać. Macie sobie taką małą knajpkę. Za chwilę sprawdzimy, czy można już płacić kartą, ponieważ jak byłam 2 lata temu, niestety nie można było tego robić. Natomiast jest, oczywiście jak to na Niemcy, bardzo tanio, więc jak najbardziej jest to fajne. Oczywiście w czasie, kiedy są tu flamingi, ale nie tylko, bo normalnie jest tu dość dużo zwierzątek, więc jest to bardzo fajny punkt na południowy, dniowy wypad z Holandii. Oczywiście możliwość skorzystania z toalety, która też jest darmowa i w bardzo fajnym, takim pięknym terenie, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się właśnie fotografią, którzy zajmują się robieniem ujęć, robieniem widoczków. Tak to wygląda, proszę Państwa. No właśnie, słuchajcie, aktualizacja. Jak najbardziej można już płacić kartą, więc w tym momencie też nie będziecie mieć problemu. Za taki szybki zestaw w tą fajną, słoneczną pogodę. Kawka plus fajne duże magnum. Niecałe 4,5 euro, więc warto.